Pompy ciepła NIBE są obecne w Polsce od 15 lat, kiedy to szwedzki koncern NIBE przejął udziały w firmie Bjawar, polskim producencie ogrzewaczy wody. Dzisiaj spółka NIBE Bjawar zatrudnia w Polsce ponad 300 osób i jest liderem sprzedaży na rynku pomp ciepła w naszym kraju. Cechą charakterystyczną pomp ciepła NIBE jest duży, kolorowy, niezwykle intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs, za pomocą którego można wykonywać nastawy urządzenia. Podczas eksploatacji pompy ciepła użytkownik może dostosować pracę urządzenia do swoich potrzeb. Cztery główne menu, dostępne z poziomu wyświetlacza, pozwalają na dostosowanie pompy ciepła, w tym na przykład wybór trybu pracy czy programowanie harmonogramu urlopowego. Menu klimat pomieszczeń umożliwia regulację temperatury wewnętrznej w budynku lub programowanie różnych temperatur w trzech okresach na dobę dla poszczególnych dni tygodnia. W menu ciepłej wody użytkowej możemy dokonać wyboru intensywności podgrzewania wody lub szybkie uruchomienie trybu luksusowego w celu pokrycia podwyższonego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, np. podczas wizyty gości. Odczyt informacji o przebiegu pracy urządzenia, na przykład w celu sprawdzenia, czy proporcja pomiędzy ilością przepracowanych godzin sprężarki a liczbą uruchomień jest prawidłowa, możliwy jest w menu informacyjnym. Panel sterowania NIBE posiada kilkanaście wersji językowych. Wyświetlacz ma wbudowane menu pomocy, które znakomicie zastępuje instrukcje użytkownika. Ukryte w sterowniku gniazdo USB umożliwia instalowanie standardowych parametrów z pamięci przenośnej, wymianę danych oraz aktualizację oprogramowania. Aktualizacji można dokonać również przez internet w systemie NIBE Uplink po podłączeniu pompy do sieci za pomocą portu internetowego. Pompą ciepła NIBE można sterować zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą systemu NIBE Uplink. System umożliwia sterowanie przez internet za pomocą witryny nibeuplink.com, przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji NIBE Uplink App, jak również przez system inteligentnego zarządzania budynkiem. Poprzez witrynę NIBE Uplink zupełnie za darmo można uzyskać podgląd na aktualny status pompy ciepła. Wersja premium pozwala na sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem i produkcją ciepłej wody użytkowej oraz analizę przebiegu pracy urządzenia, co sprawia, że możliwa jest zdalna diagnostyka, a nawet serwis urządzenia. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy pompy ciepła system wysyła ostrzeżenie, które pozwala na szybką reakcję. W celu podłączenia pompy ciepła do systemu NIBE Uplink należy w menu internet wygenerować numer seryjny i IP pompy ciepła, które następnie wystarczy wpisać na swoim koncie w witrynie NIBE Uplink. Oprócz typowych nastaw ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej, pompa ciepła może również zapewniać wentylację, chłodzenie czy ogrzewanie wody basenowej, co również jest proste w zaprogramowaniu w sterowniku tego urządzenia. Po zainstalowaniu pompy ciepła i wykonaniu podłączeń elektrycznych dokonuje się tak zwanego pierwszego uruchomienia. W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia firma NIBE Bjawar wymaga, aby proces ten przeprowadzony był przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta NIBE. Daje to gwarancję poprawnego wykonania instalacji i prawidłowej pracy urządzenia, ponieważ w tym momencie za pomocą menu serwisowego i kreatora rozruchu dokonuje się najważniejszych nastaw parametrów pracy urządzenia. Thank you.